Zadanie jest takie. Janek zaczął rozwiązywać zadania domowe z matematyki. Samodzielnie rozwiązał 23 zadania, a kolejne 13 dał radę rozwiązać z pomocą sala. Możemy się tylko domyślać, który to sal. I dalej zostało mu do rozwiązania 9 zadań. I pytanie: Ile Janek miał zadań do rozwiązania, kiedy zaczynał? Zatrzymajcie teraz ten film i zanim zrobimy to razem, spróbujcie sami rozwiązać to zadanie. Rozwiązać zadanie o rozwiązywaniu zadań. Można to zrobić tak. Na samym początku Janek miał pewną liczbę zadań do rozwiązania. Narysujmy prostokąt, który będzie przedstawiał tę początkową liczbę zadań. Tyle miał do rozwiązania, kiedy zaczynał. To jest początkowa liczba zadań. I potem część z tych zadań rozwiązał. Sam rozwiązał 23 zadania, potem z pomocą kogoś o imieniu SAL rozwiązał 13 zadań, i potem zostało mu do rozwiązania 9 zadań. Jak te 9 dokończy, to wszystkie zadania, czyli początkowa liczba zadań, będą rozwiązane. 23 rozwiązał sam. 13 rozwiązał z czyjąś pomocą, 9 zostało do rozwiązania. W takim razie, jeżeli chcielibyśmy poznać początkową liczbę zadań i odpowiedzieć na pytanie, ile miał zadań, kiedy zaczynał, to musimy dodać 23 plus 13 plus 9. Jak to zrobić? Zróbmy to po kawałku, krok po kroku. Najpierw obliczmy, ile rozwiązał zadań. A potem dodamy do tego te, które mu zostały. W sumie będzie to początkowa liczba zadań. Zadania, które rozwiązał, to te zadania, rozwiązał sam i rozwiązał z czyjąś pomocą. 23 plus 13. 23 to dwie dziesiątki i trójka. 23 plus 13 to to samo co 20, plus 3 plus 10 plus 3. Jedynka na pozycji dziesiątek to 10. Jeżeli teraz dodamy najpierw dziesiątki, a potem resztę, to to jest to samo co 20 plus 10 plus 3 plus 3. 20 plus 10 to 30 plus 3 plus 3 to 6, a to się równa 36. Czyli liczba tych zadań, które Janek rozwiązał sam albo z kimś, to razem 36 zadań. No, i żeby obliczyć początkową liczbę zadań do liczby wszystkich zadań, które rozwiązał, musimy dodać te, które mu jeszcze zostały do rozwiązania czyli 36 plus 9. 36 plus 9, ile to jest? Znowu podobnie: 36 to 3 dziesiątki i 6 jedności, i dodać 9. 6 plus 9, pewnie już wiecie, że to 15.

Janek na samym początku miał 45 zadań do rozwiązania. 23 rozwiązał sam, potem rozwiązał 13 i zostało mu 9. I łatwo to sprawdzić, bo jeżeli zaczniemy od 45 i od 45 odejmiemy 23, i potem odejmiemy jeszcze 13, to rzeczywiście zostanie 9.